Dzieje powstańcze Ochoty. Stoimy przed najpiękniejszą kamienicą przedwojennej Ochoty. Kamienicą na ulicy, mieszczącej się na ulicy Filtrowej 68, gdzie w przeddzień rozpoczęcia walk w Warszawie 31 lipca 1944 roku generał Monter wydaje rozkaz o rozpoczęciu walk w Warszawie. Przed wybuchem II wojny światowej na warszawskiej Ochocie zamieszkiwało ponad 44 tysiące mieszkańców. W czasie okupacji Ochota stanowiła czwarty obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, będący po zakończeniu akcji scaleniowej główną organizacją wojskową działającą na terenie dzielnicy. Teren dzielnicy był silnie obsadzony przez Niemców ze względu na znaczną liczbę dużych gmachów państwowych, wykorzystywanych często jako koszary. Zadaniem oddziału 4 obwodu w czasie powstania było opanowanie koszar w domu akademickim przy placu Narutowicza, kompleksu budynków Akademii Nauk Politycznych i Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy Wawelskiej oraz koszar SS przy ulicy Tarczyńskiej 8. Były to budynki ufortyfikowane i obsadzone przez liczne oddziały policji i SS. Słabo uzbrojone jednostki powstańcze Ochoty nie były w stanie zdobyć ufortyfikowanych obiektów i po dużych stratach w nocy z 1 na 2 sierpnia wycofały się w kierunku Lasów Chojnowskich, ponosząc straty w Pęcicach. Na Ochocie zorganizowały się samorzutnie dwa ośrodki walki. W obrębie ulicy Kaliskiej, tak zwana Reduta Kaliska, oraz w zespole bloków mieszkalnych przy ulicy Wawelskiej, Reduta Wawelska, która to broniła się do 11 sierpnia. Miało to duże znaczenie militarne, bowiem reduty blokowały trasę komunikacyjną wiodącą ulicą Grójecką, Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego. Stały się one głównym celem niemieckich uderzeń od południa na Warszawę, wypełniając zadanie obwodu, jakim była osłona powstania od południa. Po opuszczeniu Ochoty przez większość powstańców, oddziały niemieckie stacjonujące w dzielnicy dopuściły się wielu zbrodni na ludności cywilnej. Masowych mordów dokonywali SS-mani stacjonujący przy Tarczyńskiej 8, rozstrzeliwując mieszkańców domów przy ulicy Tarczyńskiej, ulicy Grójeckiej. Znaczna liczba cywili zginęła w wyniku ostrzału prowadzonego przez jednostki Schutzpolizei z domu akademickiego. Nie mając pełnej orientacji, Niemcy w pierwszych dniach nie podjęli działań na większą skalę, ograniczając się głównie do oczyszczenia przedpola. Do Ochoty przybędą oddziały Brygady Rona generała Bronisława Kamińskiego. Były to oddziały kolaborantów. Rozpoczęły one pacyfikację Ochoty wzdłuż osi ulicy Grójeckiej, rabując, gwałcąc i zabijając mieszkańców dzielnicy. Żołnierze Rona rozpoczną spędzanie mieszkańców Ochoty do zorganizowanego na prędce obozu na terenie targowiska przy ulicy Grójeckiej 95, tak zwanego Zieleniaka. Najpierw z ulic Opaczewskiej i Grójeckiej, następnie z kolejnych zajmowanych rejonów dzielnicy. Kilka tysięcy zgromadzonych tam osób pozbawione było elementarnych warunków higienicznych, dostępu do wody, żywności, opieki lekarskiej. Ci ludzie narażeni byli na głód, ale też byli narażeni na prześladowania, gwałty i mordy. Z Zieleniaka mieszkańców Ochoty przewożono do obozu przejściowego w Pruszkowie. Obóz na Zieleniaku przestał funkcjonować 19 sierpnia. Do tego czasu przetrzymywano w nim głównie mieszkańców południowych rejonów Śródmieścia.
Upadek obu ośrodków oporu na Ochocie zakończył praktycznie powstanie w tej dzielnicy. Oddziały RONA przerzucono w rejon placu Starynkiewicza. W opustoszałych, częściowo wypalonych budynkach ukrywały się jeszcze jakiś czas niewielkie grupki powstańców czy ludności. Około połowy sierpnia Niemcy rozpoczęli systematyczny rabunek domów, a po powstaniu wyburzanie tej części miasta. Stan zniszczenia dzielnicy po wojnie oceniono na 66% budynków całkowicie zniszczonych, 17% uszkodzonych, a tylko 17% mało lub w ogóle zniszczonych. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.